witam serdecznie grupę drugą, która wybrała ten oto piękny fioletowy kamień. Przypominam, że pytamy o sprawy związkowe. To jest taki obelisk, prawda? Piękny fluorit. Obelisk fioletowo-biały. I teraz pytamy się o sprawy związku grupy drugiej. Jak potoczą się sprawy związku grupy drugiej w najbliższych dniach. Jest to orakel miłosny do końca maja, czyli na czas pełni księżyca. Jak rozwiążą się i potoczą sprawy uczuciowe, miłosne, partnerskie w Państwa związku w najbliższych dniach do końca miesiąca maja, do 31 maja, czyli jest to orakel, powiedzmy, na tydzień. Oczywiście muszą Państwo zawsze brać to plus minus, ponieważ wiadomo, że nie jest to tak precyzyjnie czasowo, ale ten orakel stawiamy na krótki czas. Czas po prostu paru dni, 7 do 10 dni góra. Później postawimy nowy orakel, ponieważ wiadomo, sprawy w związku nieraz zmieniają się radykalnie, prawda? Codziennie borykamy się z różnymi sprawami dnia codziennego. Dobrze, tutaj na dnie, na spodzie talii mamy dwie kostki, czyli chodzi tu o dwie osoby lub o jakieś gry, że przypuśćmy jakaś gra pomiędzy dwoma osobami, tak? Jakieś partnerstwo, jakiś dualizm, być może jakieś gierki, powiedzmy romanse, lub też być może jakieś fałszywe, prawda, zagrywanie, lub powiedzmy szczęśliwa gra, która jest ryzykiem. Wiadomo, każdy związek jest jakimś tam ryzykiem, w który wchodzimy, ale zobaczymy, co pokażą dalsze karty. No, pierwsza karta, czyli górny rząd, jest na poziomie Waszej mentalności, głowy, Waszych myśli. Pierwsza karta, która wypadła sama, jest to karta żmij. Następna karta księgi i karta z bukietem kwiatów, czyli jest tutaj ewentualnie, mam dwie opcje interpretacji. Jest tu jakaś tajemnica w związku, czyli jakaś rywalka, konkurentka, kochanka. Być może jest to kobieta atrakcyjna, młoda, o ciemnych włosach, która sprawia tutaj problemy lub o której Państwo wiedzą, ewentualnie macie Państwo jakieś takie przypuszczenia, że partner czy partnerka ma tutaj kogoś, tak, na boku. Czyli być może jest tu jakaś konkurentka, jakaś konkurencja, w zależności kto z Państwa pyta. Jest na pewno tutaj jakaś osoba, która jadliwie komplikuje Waszą sytuację, Wasze relacje. Jest ta osoba, która, jak to się mówi, fałszywa żmija, czyli jadliwa żmija, czyli zatruwa tutaj swoim jadem Wasz związek, emocje, uczucia. Jest to jakaś tajemnica, czyli na poziomie tutaj tej książki jest jakaś tajemnica, jest to owiane tajemnicą, ale ten bukiet kwiatów wskazuje na przeprosiny lub na zaproszenie, które będzie w przyszłości teraz najkrótszej, tak, w najbliższym czasie, z jakimś tutaj, widzicie Państwo, zaproszeniem, czy informacją, czy przeprosinami za te tutaj
sytuacje, które się stały. Czyli ta kostka by już wskazywała tutaj w pierwszym momencie na jakieś fałszywe tutaj gry, tak? Utajone być może afery, jakieś zdrady, czy jakieś być może flirty za plecami, konkurencja. Na poziomie serca, czyli środkowa linia kart, środkowy rząd pokazuje, co macie Państwo w sercu. W sercu jest tutaj otwarcie nowych perspektyw, otwarcie jakiejś nowej tutaj drogi, nowej szansy dla związku. Otwieracie jeszcze raz widocznie siebie na spotkanie z mężczyzną, z partnerem, czy z ekspartnerem, z byłym, tak, mężem, z byłym partnerem, kochankiem. Mężczyzna, który tutaj czeka z kwiatem, tak, czyli a propos tej karty, przeprosiny, spotkanie, randka, rozmowa w miejscu publicznym lub przez internet, przez telefon, przez e-mail lub przez jakieś media społecznościowe, czyli być może też poprzez videocam, czyli wideokamera, tak? Są różne takie możliwości w tej chwili. Spotkanie nie musi być w parku, tak jak tutaj pokazane jest, jest to symboliczne spotkanie, czyli kontakt, który otwiera nowe perspektywy, nową komunikację między Wami. Czyli to jest na poziomie Waszego serca. Następny rząd, trzeci, dolny, jest tutaj sprawą najbliższej przyszłości. Co się wydarzy w najbliższych dniach, w najbliższej przyszłości. Więc mamy tutaj, proszę Państwa, mosty, pierścionek i kobietę. Czyli kobietą jesteście pewnie Wy, czyli pytająca osoba. Chodzi na pewno o sprawy uczuciowe, związkowe, co jest tutaj symbolem ten pierścionek. No i chodzi o odbudowanie kontaktu między Wami, odbudowanie po prostu tej relacji, czyli ratowanie tej relacji, jakiś krok, po prostu chcecie przejść te mosty, by znów się połączyć, by po prostu przejść te wszystkie problemy, by znów do siebie po prostu nawiązać bezpośrednio jakiś kontakt, spotkać się, czy ze sobą nawiązać kontakt telefoniczny lub pisemny. Czyli te mosty pokazują tutaj na próby odbudowania tej relacji i na pewno chcecie oboje związku, ponieważ wychodzicie tutaj bezpośrednio w jednym rzędzie ze sobą, czyli Pani ma w głowie tego partnera. Pani patrzy się w kierunku związku, co zrobić, żeby się znów tutaj spotkać, pojednać, skomunikować. Ten Pan, czyli partner, myśli, patrzy tutaj, jak otworzyć nowe perspektywy, jak spotkać się z Panią, jak nawiązać kontakt. Oczywiście były tu jakieś zdrady, czy jakieś komplikacje, ponieważ jeśli nie jest to zdrada w sensie bezpośrednim, czyli jakaś kobieta, kochanka, to mogą być tutaj jakieś niesamowite komplikacje, które się pomiędzy Wami wydarzyły, które są po prostu jakąś przeszkodą, tak? Ale te komplikacje po prostu poprzez to zaproszenie, rozmowę, nowe perspektywy mogą otworzyć nowy rozdział. Natomiast teraz ciążą, są zawikłania, są niejasności, są jakieś bardzo tu intrygi, skomplikowane sprawy, problemy, zawikłane różne po prostu sprawy, które są do wyjaśnienia, ale będzie niedługo to spotkanie. I te wszystkie fałszywe gierki, tak, będą na pewno wyjaśnione. Tutaj jest teraz dalsza też karta, że są sprawy niejasne, chmury, tak, czyli niejasności, nieklarowne tutaj relacje pomiędzy Wami, które jednak się oczyszczą, wyjaśnią, wyklarują, ponieważ mamy tutaj słońce, mamy tutaj piękny horyzont, piękne niebo, jasne, czyli oczyszcza się to niebo z wszystkich tych niejasności,
i problemów, i chmur, tak, i będzie szczęście, co pokazuje tutaj czterolistna koniczyna. Zobaczyłam w tej talii dalszej, co jest. Zapytamy teraz Tarota, jakie ma też rady tutaj do tej sytuacji związkowej, do tego partnerstwa dla grupy drugiej. Proszę powiedzieć dla grupy drugiej na najbliższe dni miesiąca maja, jakie mamy tutaj perspektywy. Już karta jeszcze wypadła. Jakie mamy perspektywy na rozwinięcie się pozytywne tego związku i na wyjaśnienie tych wszystkich skomplikowanych tutaj zaistniałych problemów lub jakiejś zdrady, tak? Proszę o wskazówki Tarota dla grupy drugiej. Proszę o wskazówki Tarota dla grupy drugiej. Na dnie karty mamy arcykapłankę. Arcykapłanka jest kartą, która kieruje się intuicją, która, widzimy tutaj, ma po prostu bardzo rozbudowaną, tak, dobrze intuicję, którą się kieruje. Widzicie, jest skupiona, myśli o tym, jak rozwiązać tutaj te problemy, tak? Jest symbolem inteligencji, wiedzy, mądrości. Jest dobrą matką, opiekunką, dobrą partnerką. Arcykapłanka ma wartości, których nie zrujnuje. Ma principien, ma również, jest symbolem płodności, jest dobrą partnerką, stabilną, kieruje się własnymi uczuciami, intuicją, tak jak już podkreśliłam, więc na pewno należy mieć takie cechy charakteru jak arcykapłanka, nie rezygnować ze swoich wartości, powiedzieć, co jest ważne dla pani, pana w tym związku. Wyjaśniając tę sytuację, postawić granice, postawić pewne pryncypia, wartości, których państwo po prostu bronią w tym związku, które są ważne dla stabilności tego związku, by wyjaśnić tutaj te wszystkie niejasności związane ewentualnie ze zdradą lub z jakąś osobą właśnie trzecią, która się tutaj miesza w ten związek, w te relacje. Następnie trzy karty, które wyciągnęłam, też które wypadły same, jest król kielichów, są cztery buławy i paś pentakli. Czyli mamy tutaj króla kielichów, który kieruje się emocjami. Jak widzą Państwo tutaj na tej karcie, król kielichów jest skupiony na swoim sercu, na uczuciach, na swoich emocjach, tak? Co czuje? Król kielichów jest osobą, która posiada niesamowitą inteligencję emocjonalną, jest zrównoważony, opanowany, kontroluje swoje emocje, jest stabilny, po prostu kieruje się też swoimi emocjami, które równocześnie potrafi kontrolować, potrafi panować nad swoimi emocjami. Niemniej jednak na pewno jest to osoba bardzo emocjonalna, namiętna, bardzo kochająca. Król kielichów jest osobą z dużą intuicją, tak samo jak arcykapłanka. Ma rozbudowaną intuicję, jest osobą pozytywną, która na pewno jest wspaniałym partnerem w związku. Czyli połączenie króla kielichów
z arcykapłanką w związku. Jest to bardzo pozytywna, piękna relacja związkowa, tak? Czyli bardzo pozytywna, dojrzała emocjonalnie relacja. Następną kartą w tarocie jest czwórka kijów. Czwórka kijów jest to też karta pozytywna w tarocie. Pokazuje tutaj coś stabilnego, co można zbudować, tak? Co ma po prostu jakiś fundament. Czwórka kielichów, przepraszam, czwórka buław, tak? Kijów, czyli buław. Jest to stabilizacja w związku, emocjonalna. Coś się pozytywnie ułoży. Jest z tego względu również radość, czyli cieszymy się, ponieważ wyjaśniliśmy konflikty, ułożyło się wszystko po naszej myśli pozytywnie, jest to stabilne i stałe. Następnym tutaj symbolem jest paś pentakli. Paś pentakli, no to jest to osoba niedojrzała, młoda, być może jest ten mężczyzna, partner jeszcze bardzo młody. Paś pentakli to jest osoba, która wpatruje się w wartości, uczy się dopiero, co jest warte. Nie ma jeszcze praktyki w tym, ale uczy się dopiero tych wartości. Niezależnie o jakie wartości tutaj chodzi, czy finansowe, czy wartości w związku, wartości w rodzinie, wartości moralne, etyczne, czy wierności, tak? Jest to osoba młoda, niedojrzała, z małym doświadczeniem, być może popełniająca jeszcze błędy, lecz po prostu ma chęć nauki, ma chęć po prostu, by nabierać coraz więcej praktyki. Jest to osoba niedoświadczona, brakuje tej osobie też akcji. Jak widzimy, stoi pasywnie i na razie jeszcze nie ma tutaj akcji, prawda, by rozwiązać jakieś problemy, by nabyć jakiegoś doświadczenia. Jest tylko zapatrzona w tą monetę i po prostu zamyślona. Także na pewno nie są to za bardzo aktywne tutaj karty, ale nie są takie szybkie karty, ale są dobre perspektywy stabilnego związku, wyjaśnienia po prostu tych swoich emocji. Jest też ta osoba młoda, widocznie, która popełniła jakieś błędy, grała w jakieś fałszywe tutaj niejasności, tak? Być może, no nie wiem, dopuściła się zdrady czy jakichś kłamstw, które spowodowały tutaj komplikacje w związku, ale proszę kierować się emocjami, inteligencją emocjonalną, także intuicją i po prostu będzie na pewno tutaj spotkanie, rozmowa, przeprosiny, zaproszenie, otworzenie jakichś nowych perspektyw w związku, jakieś tutaj mosty, które Was symbolicznie, prawda, metaforycznie tutaj połączą, by Państwo się spotkali, ponieważ jesteście już tutaj jako partnerzy ze sobą połączeni tymi kartami, czyli jesteście już myślami i emocjami, sercem bardzo blisko siebie i łączy Was tylko jeszcze ten most, tak? Przez który musicie przejść, by wyjaśnić swoje problemy. Tego wszystkim Państwu życzę, którzy wybrali tutaj grupę drugą. Życzę, by wszystkie te komplikacje się wyjaśniły i by ta pełnia księżyca, tego super księżyca, który teraz będzie jutro, wszystkie negatywne tutaj komplikacje, emocje, negatywne sprawy odciął. I zapraszam do oglądania mojego kanału, do subskrypcji mojego kanału. Proszę o kciuk w górę, jeśli Państwu się podobało. I do usłyszenia niedługo.